Minęła godzina 9, dlatego też pozwolę sobie otworzyć 23. sesję Rady Gminy. Bardzo serdecznie witam panów radnych, witam pana wójta, witam panią sekretarz, panią skarbnik, panią protokolant. Szanowni państwo, porządek naszej sesji przedstawia się następująco. Punkt pierwszy to otwarcie sesji, punkt drugi to stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 22 z dnia 28 grudnia 2020 roku, punkt piąty sprawozdanie wójta gminy z działalności międzysesyjnej, punkt szósty informacja na temat Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19, wystąpienie wojewody podkarpackiego i przedstawiciela Narodowego Funduszu Zdrowia. Punkt siódmy, analiza i przyjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A, wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Podpunkt B, ustalenia stawek dopłat do 1 metra sześciennego ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy gminie Przewoz. Podpunkt C, wyrażenia zgody na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach w nieruchomości gminne. Podpunkt D, określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Podpunkt E, rozpatrzenia petycji wniesionej do Rady Gminy Przewoz. I podpunkt F, rozpatrzenia petycji wniesionej do Rady Gminy Przewoz. Punkt ósmy, sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za rok 2020. Punkt dziewiąty, sprawozdanie przewodniczącego Komisji Skarg i Wniosków i Petycji z pracy Komisji za rok 2020. Punkt dziesiąty, ogłoszenie zarządzeń wójta gminy. Punkt jedenasty, sprawy bieżące. I punkt dwunasty, zakończenie obrad. Czy są jakieś uwagi, szanowni państwo, do porządku posiedzenia? Pan wójt, bardzo proszę. Panie przewodniczący, wysoka karabie, proszę o wprowadzenie do porządku obrad pozwolił uchwały w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejskim Obszar Funkcjonalny Jarosław Przemysł. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy wniosek pana wójta o wniesienie jeszcze jednej uchwały. To znaczy momencik, na początek stwierdzenia prawomocności obrad. Proszę o zalogowanie. Widzę, przycisnąć, no? Spokojnie. Szanowni państwo, na 15 radnych obecnych jest 11, sesja jest więc prawomocna do podejmowania uchwał. Przystąpimy teraz do propozycji pana wójta, wniosku pana wójta o wniesienie dodatkowej uchwały w podpunkcie 7g. Kto z państwa radnych jest za wniesieniem tej uchwały do porządku obrad, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? 11 radnych głosowało za przyjęciem uchwały. Zostaje ona dołączona do porządku obrad w podpunkcie 7g. Wysoka Rado, przegłosujemy teraz cały porządek obrad poszerzony o tą uchwałę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze jeden. Pani pomnie, co nie wychodzi. Ten zielony wystarczy. Zielony. Nie ten przycisk. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych w 100%, więc zostaje on przyjęty. Wysoka Rado, panie wójcie, przechodzimy do
punktu 4 przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy nr 22 z dnia 28 grudnia 2020 roku. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek formalny o przyjęcie protokołu bez odczytywania. Dziękuję bardzo. Przegłosujemy wniosek pana radnego. Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu bez odczytywania, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem protokołu głosowali wszyscy radni. Przyjmujemy więc go bez odczytywania i przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie pana wójta w działalności międzysesyjnej. Bardzo proszę. Przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam wniosek o nieodczytywanie zarządzeń pana wójta, ponieważ wszyscy radni otrzymali, chyba że są jakieś pytania, to bym wtedy ewentualnie. Dziękuję. Załączony materiał, oczywiście sprawozdanie mamy. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania wójta bez odczytywania? Nie głosujemy. Przechodzimy dalej do punktu szóstego. Informacja na temat Narodowego Programu Szczepień. Panie Wójcie, w tym momencie. Nie jest. Przechodzimy do punktu siódmego. Analiza i przyjęcie uchwał w sprawie. I podpunkta wprowadzenia zmian w budżecie gminy Przeworsk na 2021 rok. Projekt uchwały państwo radni mają przed sobą. Poszerzamy, czy zwiększa się budżet gminy o 205 tysięcy. Te 205 tysięcy zostaje rozdysponowane zgodnie z punktem drugim, tabelą drugą i dokonuje się przeniesień budżetowych. Paragraf drugi, wykonanie uchwały zleca się gminowi gminy Przeworsk. Paragraf trzeci, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Czy są jakieś uwagi? Bardzo proszę, pan przewodniczący. Tłumaczenie tylko, że komisja finansowa przebrała się w sprawie analizy tego projektu, został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś ewentualnie uwagi do tych zmian w budżecie? Nie widzę. Przechodzimy więc do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w formie proponowanej? Proszę o podniesienie ręki, wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Zostaje więc podjęta. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały. Wysoka Rado, panie wójcie, jest to projekt w sprawie ustalenia stawek dopłaty do 1 metra sześciennego ścieków dla zakładu gospodarki komunalnej. Podstawa prawna i uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy, ustala się stawkę dopłaty do 1 metra sześciennego ścieków na pokrycie różnicy ceny zrzutu ścieków dla gospodarstw domowych w kwocie 3,20. Paragraf drugi. Dopłata będzie obowiązywała od 1 stycznia do 16 maja 2021 roku za każdy metr sześcienny zrzuconych ścieków. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 21 przez 167 przez 2020 Rady Gminy Przeworsk z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawek dopłat do 1 metra sześciennego ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej przy Gminie Przeworsk. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przeworsk. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. Czy jakieś pytania, uwagi odnośnie tej, że ona była analizowana przez komisję. Chyba wszystko zostało powiedziane na ten temat. Przechodzimy więc, szanowni państwo, do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Uchwała Wysoka Rada została jednogłośnie przyjęta. Przechodzimy w takim razie do kolejnego projektu uchwały. Jest to projekt w sprawie wyrażenia zgody na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach w nieruchomości gminne. Mamy podstawę prawną i Rada Gminy Przeworsk uchwala, co następuje.
Paragraf pierwszy wyraża się zgodę na wyposażenie Centrum Integracji Społecznej w Chałupkach utworzone uchwałą Rady Gminy nr 17 przez 147 przez 2020 z dnia 19 czerwca 2020 roku w majątek. I w paragrafie drugim wyposażenie obejmuje punkt pierwszy, część działki nr 1121 w obrębu Chałupki, pierwsze piętro budynku nr 105 w Chałupkach, zlokalizowanego wyżej, na wyżej wymienionej działce, wraz z znajdującym się w nim sprzętem przystosowanym do prowadzenia warsztatu gastronomicznego, prowadzenia warsztatu gospodarczo-rekreacyjno-animacyjnego i do prowadzenia pracowni krawiecko-rękodzielniczej. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przewóz. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, czy są tutaj jakieś pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry. Wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Wysoka Rado, uchwała została jednogłośnie przyjęta. Dziękuję bardzo. I kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Podstawa prawna i Rada Gminy Przewóz uchwala następuje. Paragraf pierwszy, określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadami, odpadów komunalnych za 1 metr sześcienny w wysokości 300 zł brutto. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, i 600 zł brutto, jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób, selektywny, nie selektywny. Paragraf trzeci. Opłaty za usługi, o których mowa w paragrafie pierwszym, ustala się w wysokości proporcjonalnej do wielkości pojemników lub worków, w których zbierane są odpady. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przewóz. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 marca 2021 roku. Wysoka Rado, czy są jakieś uwagi odnośnie tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem proponowanej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Zostaje więc przyjęta. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały. Jest to projekt w sprawie rozpatrzenia petycji wniesionej do Rady Gminy Przewóz. I mamy podstawę prawną. Paragraf pierwszy. Uznaje się, że wniesiona w dniu 14 grudnia 2020 roku przez Fundację Tradycyjne Podkarpacie petycja w sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 nie zasługuje na uwzględnienie. Paragraf drugi. Zobowiązuje się przewodniczącego Rady Gminy Przewóz do zawiadomienia wnoszonego petycja o sposobie jej załatwienia. I paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Do uchwały Wysoka Rado dołączone jest również uzasadnienie. Wszyscy na pewno z nim się zapoznali. Oczywiście. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, informuję, że w dniu 21 stycznia Komisja Skarg, Wniosków i Petycji zebrała się na posiedzeniu, które odrzuciła jednogłośnie za nieuzasadnione tę petycję, która wpłynęła do Urzędu Gminy. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś uwagi? Przechodzimy, Wysoka Rado, w takim razie do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem
uchwały w formie proponowanej. Proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, została więc jednogłośnie podjęta. Wysoka Rado, kolejny projekt uchwały to projekt w sprawie kolejnej petycji. Brzmi ona tak samo, jak odczytana przed chwilką. Tym razem petycja wpłynęła 18 stycznia 2021 roku i została wniesiona przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO. Czy są tutaj uwagi? Panie Przewodniczący, w dniu też 21 stycznia Komisja obradowała nad wpłynięciem tej petycji. Jednogłośnie odrzuciła ten projekt, bo jest niezasadny. Oraz są jeszcze tam wyjaśnienia. Zaraz odłożę okulary. Uzasadnienie jest, wszyscy dostali odnośnie tej petycji, która wpłynęła. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Czyli konkluzja jest taka po prostu, że petycja jest niezasadna i ją odrzucamy. Tak. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki do góry i wciśnięcie przycisku. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, została więc jednogłośnie przyjęta. Wysoka Rado, jeszcze jeden projekt uchwały. Podpunkt G to ta, o którą wnioskował Pan Wójt. Jest to projekt w sprawie wysokości składki członkowskiej w Stowarzyszeniu Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław Przewoz. Podstawa prawna i paragraf pierwszy. Ustala się wysokość składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Miejski Obszar Funkcjonalny Jarosław Przewoz w wysokości 2,50 zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy według danych GUS za rok poprzedzający rok wniesienia składki. Paragraf drugi. Ustala się termin wniesienia składki do 31 stycznia danego roku. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 38/225/2018 Rady Gminy Przewoz z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej na rzecz miejscowego obszaru funkcjonalnego Jarosław Przewoz. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Przewoz. I paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wysoka Rado, czy są tutaj jakieś uwagi odnośnie tej uchwały, tego projektu? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w formie proponowanej, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Została więc przyjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, przejdziemy teraz do spotkania online z panem wojewodą. Tak? Czy jeszcze? Jeszcze moment. Przerwa. Tak, dobrze. Wysoka Rado, propozycja przerwy 5-minutowej.
tam na sesji Rady Gminy w Przeworsku. Bardzo serdecznie. Zamieniają się wszyscy słuchaj. Witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowny Panie Przewodniczący Rady, Wysoka Rado, Szanowny Panie Wójcie, Szanowni Państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie mnie do udziału w dzisiejszej sesji, abym mogła Państwu przedstawić Narodowy Program Szczepień. Miał tutaj być ze mną przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia oddziału w Rzeszowie, ale niestety obowiązki nie pozwoliły na przybycie. Dlatego proszę, abyście Państwo, gdyby była taka sytuacja zadawania pytań, chcieliście Państwo do pytania dostać odpowiedzi, to bardzo proszę o kierowanie mailem pytań do Narodowego Funduszu Zdrowia. Ten czas jest bardzo ograniczony, więc nie będę mogła Państwu tego czasu dużo poświęcić. Niemniej jednak, na ile dam radę, to odpowiem. Szanowni Państwo, 15 grudnia ubiegłego roku przyjęty został Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID-19. Komisja Europejska po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji Komitetu do spraw produktów leczniczych stosowanych u ludzi, działającego w ramach Europejskiej Agencji Leków, dopuściła do obrotu szczepionkę. Szczepionka jest ogromną szansą na uodpornienie społeczeństwa na zakażenie. Również jest szansą na zdobycie kontroli nad transmisją wirusa i jest nadzieją do powrotu do normalności. A powrót do normalności oznacza między innymi odejście od maseczek, swobodne spotkania z rodziną i przyjaciółmi, powrót dzieci do szkół i rozwój ich kompetencji społecznych, dalszy rozwój gospodarki, ochrony miejsc pracy oraz szanse na nowe zatrudnienia, swobodny dostęp do siłowni, basenów, kin czy też teatrów, wakacje bez ograniczeń, słowem poprawę jakości życia nas wszystkich. Szczepionkę rekomendują eksperci, naukowcy, medycy, epidemiolodzy i według wiedzy naukowej szczepionka jest bezpieczna. 27 grudnia ubiegłego roku w grupie przewidzianych do zaszczepienia w etapie 0 zostały zaszczepione pierwsze osoby z personelu medycznego. Na Podkarpaciu w Szpitalu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie jako pierwsza zaszczepiła się pani Jolanta Kłus-Zawadzka, konsultant wojewódzki do spraw epidemiologii. I zapewne byliście Państwo obserwatorami tego ważnego dla nas wydarzenia. Pani doktor jest już po podaniu drugiej dawki szczepionki i z informacji, jakie podała, czuje się bardzo dobrze. Szczepienia, jak Państwo wiecie, są nieodpłatne i dobrowolne. Szczepionka jest rozwiązaniem, które może zabezpieczyć nas przed kolejnymi falami pandemii. Im więcej osób się zaszczepi, tym ochrona przed koronawirusem będzie skuteczniejsza. A terminarz szczepień na chwilę obecną przedstawia się następująco. 15 stycznia zostały uruchomione zapisy na szczepienia dla osób powyżej 80 roku życia. 22 stycznia uruchomione zostały zapisy dla osób powyżej 70 roku życia. 25 stycznia natomiast rozpoczęły się szczepienia dla obu zarejestrowanych grup. Kolejność szczepień reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Szczegółowe informacje odnośnie etapów szczepień poszczególnych grup znajdują się na stronie gov.pl Szczepimy się w zakładce od kiedy mogę się zaszczepić. Szanowni Państwo, na szczepienia można zarejestrować się poprzez dedykowaną infolinię o numerze 989.
Internetowe konto pacjenta przyczyn osobom starszym, które mogą mieć problemy z rejestracją przez internet, pomogą przy rejestracji na szczepienie przeciwko COVID wolontariusze Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Pomoc tę będzie można uzyskać, dzwoniąc na infolinię działającą w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Jest to numer 22 505 11 11. Na szczepienie można również zarejestrować się w placówkach POZ-ów i w ich punktach szczepień. Dowóz osób, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktów szczepień, rozpoczął się już 25 stycznia. Natomiast jednostki samorządu terytorialnego zabezpieczą transport do punktów szczepień osobom niepełnosprawnym, osobom mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego w miejscu zamieszkania punktu szczepień. W przypadku miast poniżej 100 tysięcy osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich i osobom powyżej 70 roku życia mającym obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego w miejscu zamieszkania punktu szczepień, oczywiście w przypadku miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Szanowni Państwo, nasze społeczeństwo powinno mieć szeroką wiedzę dotyczącą szczepionki przeciwko COVID-19. Dlatego należy korzystać ze sprawdzonych źródeł wiedzy. Uruchomiony został portal gov.pl Szczepimy się, na którym dostępne są informacje na temat szczepionki COVID. Znajduje się tam również sekcja pytania i odpowiedzi, która pozwoli na uzyskanie odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania. Dodatkowo uruchomiona została całodobowa infolinia Narodowego Programu Szczepień przeciwko COVID-19 o wspomnianym już wcześniej przeze mnie numerze 989, prowadzona przez specjalistów i konsultantów. Pozwoli ona na bieżąco uzyskiwać dodatkowe informacje dotyczące szczepień, a także zarejestrować się do punktów szczepień. Konsultanci udzielą odpowiedzi zarówno na pytania dotyczące organizacji szczepień, jak i kwestii związanych z samym podaniem szczepionki. W gminach zostały utworzone telefoniczne punkty zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi COVID, tak aby osoby, które samodzielnie nie mogą dotrzeć do punktu szczepień, uzyskały tę pomoc właśnie w Państwa gminach. Szanowni Państwo, w trosce o zdrowie naszego społeczeństwa zachęcam Państwa radnych, jak również władze samorządowe do wspierania Narodowego Programu Szczepień. To na osobach pełniących funkcje publiczne spoczywa obowiązek zadbania o zdrowie i bezpieczeństwo naszego społeczeństwa. Sytuacja epidemiologiczna, jak Państwo obserwujecie, jest dosyć poważna i dlatego powinniśmy być odpowiedzialni zarówno za siebie, jak i nasze rodziny, znajomych czy też przyjaciół. Szczepionki są jednym z najważniejszych osiągnięć współczesnej medycyny, a szczepienia najbardziej efektywnymi działaniami profilaktycznymi, które chronią nas przed wieloma groźnymi chorobami zakaźnymi. Zaszczepienie się jest szansą na powrót do zdrowia i tak oczekiwanego przez nas powrotu do normalności. A korzystając z okazji, chciałabym wszystkim Państwu bardzo podziękować za wyjątkową pracę w ubiegłym roku, za działania podjęte w walce z koronawirusem, za Państwa zaangażowanie i odpowiedzialną służbę. Jestem przekonana, że przy wzajemnej współpracy, dobrze wykonywanych zadaniach, razem pokonamy pandemię. Życzę Państwu dużo zdrowia, dużo sił, optymizmu
zapału do dalszego wykonywania zadań. Bardzo dziękuję. Jeżeli są pytania, 4-5 minut mogę poświęcić, bo znowu muszę przejść na inną sesję. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za tak wyczerpującą oczywiście informację na temat COVID-a. Również dziękujemy za zaangażowanie tutaj całego sztabu na czele z wojewodą. Wiemy, jak to ważna jest pandemia. Oczywiście my również dokładamy wszelkich starań, aby przeciwdziałać temu COVID-owi i wszystko te które kwestie związane z uruchomieniem telefonu, czy również dowozu osób, które się do nas zgłoszą, najbardziej jednostki ochotniczych straży pożarnych są też przygotowane do tego działania. Myślę, że sprostamy temu wydarzeniu i będziemy wszyscy się cieszyć tylko i wyłącznie zdrowiem, czego oczywiście Pani, wszystkim radnym i wszystkim nam życzy. Jeszcze raz było nam oczywiście bardzo miło. Myślę, że już po tej pandemii będziemy mogli tutaj Panią Wojewodę gościć na naszej sesji. I o wielu wspólnych przedsięwzięciach i inwestycjach będziemy mogli również porozmawiać i podziękować za wiele wsparcia, które otrzymujemy oczywiście tutaj z Urzędu Wojewódzkiego, za co oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Wójcie. Jeżeli nie ma pytań, to w takim razie czasu życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia rzeczywiście już na miejscu, gdy będziemy mogli się spotkać. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Panie Wójcie, czy jakieś ewentualnie uwagi po wystąpieniu Pani Wojewody? Rzeczy nie są jak gdyby nowe, prawda? One są dość często w mediach powtarzane, te działania ze strony różnych organów władz, prawda, od szczebla najwyższego w Warszawie. Ja mam pytanie, a na jakim mają dzwonić tutaj mieszkańcy, bo Pani Wojewoda mówiła, że jest w gminie uruchomiony telefon, jest u nas taki telefon, czy to jest jakoś centralnie sterowany, delegowany do 112? Ja powiem tak, że jeśli mogę odpowiedzieć tutaj ze strony, jeżeli gminy, tutaj Arek Węczyn jest tak zwanym takim koordynatorem do tych spraw, jeżeli są takie osoby, o których tutaj była mowa, żeby ich gdzieś tam dowieść, dostarczyć, a więc jestem koordynatorem, wiadomo, że ma dobry kontakt z tymi jednostkami ochotniczej straży pożarnej. Są wszyscy poinformowani, oczywiście chętni do pomocy, jeżeli takowe będą. Ja również tutaj myślę, że ze strony również radnych i ze sołtysów, jeżeli ktoś z kimś, kogo się ten zna w danej miejscowości, a też poprosi jakąś pomoc w domu dowożeniu, podejrzewam, że nie będzie nigdy problemu, zawsze taka solidarność międzyludzka, czy nawet sąsiedzka. Wiem, że tutaj w naszej gminie jest. Zgłaszają się oczywiście osoby do tych szczepień. Już wiem, że to trwają nawet pierwsze szczepienia, już nawet się odbyły. Także jedna już osoba, możemy 94-letnia z Grzęski, została dowieziona na szczepienie. No i mam nadzieję, tak jak tutaj padło, że po tych szczepieniach wszyscy wrócimy do tej normalności i tego myślę, że chyba wszyscy na tą tak zwaną normalność czekujemy. Też w tym temacie się nie ma co więcej. Tak, dziękuję Panie Wójcie. Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu naszych obrad. Jest to sprawozdanie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z pracy Komisji za 2020 rok. Pan Adam, bardzo proszę. Siadę. Rozpatrujemy kości do. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Wójcie. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przeworsk za 2020 rok. W okresie 2020 roku Komisja Rewizyjna Rady Gminy Przeworsk działała w składzie Adam Jarosz przewodniczący, Grzegorz Pieniążek wiceprzewodniczący, Maciołek Mirosław członek, Genewa Bucia członek, Kazimierz Kisiel członek. W ramach realizacji statutowych zadań oraz planu pracy na 2020 rok odbyto 3 posiedzenia, to jest 10 lutego, 3 czerwca, 10 grudnia 2020 roku, na których zajmowano się m.in.
analizą sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Przewóz za 2019 rok, analizą raportu o stanie gminy Przewóz za 2019 rok, wnioskiem o udzielenie absolutorium dla wójta gminy Przewóz za 2019 rok, analizą finansowania sportu na terenie gminy, jak również odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Przewóz, analizą i opiniowaniem projektu uchwały budżetowej gminy Przewóz na 2021 rok, opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej 2021 rok, analizą oraz opiniowanie bieżących projektów uchwał przygotowanych przez pana wójta gminy Przewóz. W okresie 2020 roku wybrano na wiceprzewodniczącego, na przewodniczącego Komisji Radnego Grzegorza Pieniążka w związku z rezygnacją z tej funkcji radnego Kazimierza Kisiela. Nadmieniam, że w 2020 roku w związku z pandemią obowiązywały zaostrzone rygory sanitarne oraz inne obostrzenia prawne, które uniemożliwiały realizację wszystkich zamierzeń wynikających z planu pracy Komisji na 2020 rok. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Wysoka Rado, czy jakieś pytania odnośnie do Pana Przewodniczącego? Dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Rada. Ja mam taką prośbę, aby to sprawozdanie oraz te analizy umieścić na serwerze FTP, aby po prostu Wysoka Rada miała po prostu do odwrotu. Dziękuję. Ja, czy jeszcze ewentualnie jakieś wnioski? Pytania? Nie widzę. W takim razie, Wysoka Rado, przechodzimy do kolejnego punktu. Jest to również sprawozdanie, tym razem przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z pracy Komisji w 2020 roku. Bardzo proszę, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W roku 2020 Komisja Spraw Wniosków i Petycji miała swoje posiedzenie 4 razy. Działała w składzie 5-osobowym, przewodniczący Kazimierz Kisiel, Paweł Wesela, wiceprzewodniczący, Antoni Żyła, członek, Tomasz Jędrzejewicz i Adam Jarosz, członek. Jedną sprawę Komisja uznała za zasadną, jedną za niezasadną i jedną nie rozpatrzyła z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Komisja po przechodzeniu postępowania wyjaśniającego wydała opinię w formie uchwał, które następnie skierowane zostały pod obrady sesji Rady Gminy. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Chcę zadać jakieś pytania do Pana Przewodniczącego. No ja już kontynuuję moją prośbę, aby to też umieścić na serwerze FTP. Dziękuję. Oczywiście. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, w takim razie punkt kolejny naszych obrad. Są to ogłoszenie zarządzeń pana wójta. Bardzo proszę, panie wójcie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, z znoszącego numer 3 z bieżącego roku z dnia 18 stycznia w sprawie naboru projektów na wsparcie realizacji zadań służących rozwojowi sportu organizowanego przez kluby sportowe, poprawie wszelkich form aktywności fizycznej na terenie gminy Przewóz na 2021 rok. Zarządzenie numer 4 2021 roku z 18 stycznia w sprawie organizacji transportu do punktu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 na terenie gminy Przewóz. Zarządzenie numer 5 15 stycznia w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów pustych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych w studzialni Kołuchach stanowiących własność gminy Przewóz. I zarządzenie numer 6 25 stycznia w sprawie powołania gminnego biura spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku na terenie gminy Przewóz. To wszystko, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie wójcie. Czy jakieś pytania ewentualnie do zarządzeń pana wójta? Nie widzę. W takim razie, Wysoka Rado, panie wójcie, kolejny punkt naszych obrad, sprawy bieżące. Bardzo proszę, jeżeli są jakieś wnioski, uwagi, pytania, pan Paweł. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem akurat tutaj podziękować, bo widzimy za oknem, zaatakowała nas zima, są obfite opady śniegu i do tej pory zawsze, a czy to było w naszym sołectwie, problem był właśnie z podśnieżeniem chodników. W tym roku dziękuję tutaj osobom decyzyjnym, że po prostu te chodniki zostały błyskawicznie odśnieżone, że w końcu po prostu odwieczny problem został rozwiązany. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panie Pawle i dobrze właśnie, że tak się to odbywa, bo na pewno w tym roku troszkę zima, prawda, sypnęła nam śniegiem i niektóre drogi były faktycznie nieprzejezdne. Czy jeszcze ewentualnie jakieś uwagi? Bardzo proszę pan Stanisław. Ja miałbym taką prośbę, że uchwały, które przegłosowujemy, jeżeli moglibyśmy otrzymywać też tak jak propozycje tych uchwał, żebyśmy ich nie szukali, tylko mieli po prostu do wglądu jako przegłosowane. I one są zawsze, w większości takie same, czasem się zmieniają, chyba że są na stronie gdzieś, to odwołanie do strony. Ale jeżeli by się dało takim samym jednym mailem wysyłać nam tak jak te propozycje, to byłbym wdzięczny. Dziękuję. Być może chyba problemu nie będzie, prawda, z wysłaniem. Aha, na WIP jest, tak? Tak, zawsze będzie. Czyli na stronie gminy na WIP jest uchwała. Jeszcze ewentualnie jakieś pytania, bardzo proszę pan Paweł. Tak, bo mamy nowego kierownika CIS, więc tak taka prośba, żeby pan wójt przedstawił go na kolejne sesje, żeby tam powiedział kilka słów, no i jakieś tam plany, czy jakieś strategie na bieżący rok, jakie są do założone do zrealizowania. Dziękuję. Bardzo proszę. Jest oczywiście kierownik jest ubrany, jednak teraz trwają prace związane z organizacją, a więc laborami na stanowiska związane właśnie z prowadzeniem tych warsztatów, o których doskonale wiecie, była mowa, więc naborami trwają to oczywiście procedury, bowiem ten okres tych pierwszych teraz miesięcy właśnie ma być poświęcony właśnie tym naborom i oczywiście, mówiąc tak w skrócie, urządzaniu tych pomieszczeń. Gdzie tutaj wiadomo, że były głosowane też środki związane z wyposażeniem, więc myślę, że na bieżąco takie są założenia i cele, więc CIS będzie na pewno nam wszystkim służył, a będzie przede wszystkim służył tym mieszkańcom, którzy chcą wrócić na rynek pracy poprzez reintegrację, poprzez szkolenie, poprzez właśnie udział w tym CIS-ie. Jesteśmy przekonani, że wiele osób znajdzie zatrudnienie. Dziękuję. Dziękuję panie. Jeszcze jedno pytanie, proszę przewodniczący, jeśli można, w przedmiocie fotowoltaiki, jak się sprawy mają, jaki etap? No więc jeżeli chodzi o energię odnawialną, bo o tym mówimy, a wiem, mówiąc w skrócie o OZE, jestem przekonany, że już niebawem przystąpimy do realizacji, bowiem trwały niestety. Drodzy Państwo, już tutaj na komisji o tym mówiłem, procedury przetargowe, procedury związane z odwołaniami, gdzie to niestety wstrzymało wszelkie procedury. Myślę, że na chwilę obecną już terminy zostały wyczerpane, a więc niebawem mam nadzieję, że przystąpimy do realizacji. Ukrywam, że wiele pytań też pada do mnie bezpośrednio. No cóż, no, mamy takie przepisy, jakie mamy, a więc musimy działać w oparciu o te przepisy, ale już te terminy zostały jakby zakończone, w związku z tym mam nadzieję, że niebawem przystąpimy do realizacji. Dziękuję panie wójcie za informację. Czy jeszcze jakieś pytania? Wysoka Rado, pan Paweł, proszę bardzo. Wysoka Rado, ja mam ostatnie już pytanie odnośnie, bo teraz panie wójcie trwa nabór wniosków gminach, po tam gdzie funkcjonowały PGR-y, na jakie inwestycje będziemy składać w tym naborze wnioski? Dziękuję. Ja tylko krótko powiem, że w terenie gminy nie funkcjonowały PGR-y, w związku z tym nie jesteśmy ujęci niestety w żadnym, że tak powiem, wykazie, już to sprawdzałem. Rany pokazuje oczywiście na Mirocin. Mirocinie była spółdzielnia produkcyjna, więc nie był to PGR. Niestety spółdzielczość sama w sobie jest wyłączona. Nie jesteśmy w tych wymienionych tych informacjach w tym wykazie ministra. No niestety, no nie było u nas PGR-u. Może dobrze.
Także będziemy na pewno czerpać środki z jednym źródłem, jak tylko i wyłącznie się pokaże, będą możliwe do pozyskania. Ale panie wójcie, za to były folwarki. Nie ma jakiejś takiej folwarki. Ja też. Ale inwestycji nie ma za to, żeby folwarki. Czy jeszcze jakieś pytania, Wysoka Rado? Jeżeli nie ma pytań, w takim razie zamykam 23. sesję.